Man börjar med oft bergspalkalonar i såg fyr samman vir stad. Potężny miś. O kurde, taki na aramie się może pojawić. Holy shit. Rzeczywiście, turret wyłączy. A ja chyba nie wypuszczę z tego, jeśli trafisz. Tak jak Kamila? Dobrze. Kurczę, fajny. Bydlak na ulicy, no jest bydlak. No czekaj, to rozumiem, że to jest skin jakiś nowy, tak? Czy co to jest? O co chodzi z tym? To skin ten tutaj, ten fioletowy? Tego nie było, czy co? Darmowy, tak? Mówka jest w sytuacji. Kurczaki. Aha, czyli w ogóle Aram to jest jakiś most? No w sumie tak. Czyli zajebiście. Fajny, fajny, kurczę, woli berek. No, dopiero w środę będzie. Do grania. Czyli ta pasywa to jest co? Zmieniby targety obok, tak? Czyli takie trochę ulti jego wcześniejsze, tak? O to chodzi. No spoko, że mu to przerzucili. Za specjalnie. Ciekawe jak to będzie w dżungli działało. Czy będzie wszystkie drapał?
Czy jest jakiś limit? Tutaj 4 targety, akurat drapał na tym nowego stuna, niby nie? Czyli co, dobiega po prostu? Pewnie jakiś movement speed, dobiega i wali stuna, jak się zjadać pewnie. Sekundę może trzyma ten stun? A ta wuna jak jest, działa? Czyli to są dwa razy jakby użycia są do tego? Tak, chyba są dwa. Pierwsze i drugie jakieś. Ciekawe na jakiej zasadzie działa to W. Że po... Im mniej ma HP? Nie wiem, kurczę. Idę można recast time. A czekaj, dziwne, to jest strasznie sobą pokazali. Okej, no wali takim kierunem. Ałe. No ale co? Czemu jest takie pole? Mi się wydawało, że w tamtym, tym, że nie mogą wyjść z tego niby. No to i nie pokazali. Może nie ma takiego. Jaki snow też nie mówię? Czy to jest po prostu tylko damage? No i to ulti w sumie co? On rośnie. Jest jakimś tutaj turbo poliberem. A co dostaje? HP? Zwiększa mu się HP? Zwiększa mu się HP, nie? Jak on tam stoi, to shielda dostaje, tak? Na E. A, tutaj nie jestem mocny, pokazajcie. No to i co, po prostu dajesz damage i rośniesz i masz jakieś tam coś, statystyki? A i te turety jeszcze wywala, no tak. Kurczę, to fajne. Jest fajne. To ja rzeczywiście, to jest jakiś hex tych Volibear? W sumie? Jest w ogóle hex tych Volibear w tej grze? Czy jest taki? Ty, no nie ma. Więc pewnie wyjdzie. No muzyka jest subcio. Jak najbardziej. Na oficjalnej LoL jest opis skilli? A jest. Rzeczywiście jest coś. Atakuje i... And abilities grant attack speed. Aha. I bonus magic damage po prostu. A w miarę normalka. Na tym Q. Na enemiesów stunning and damage the first one. No to prosta sprawa. Tutaj o co chodzi. On hit effects and marking them. Casting this spell again on the same target deals bonus damage. Aha, i leczy jeszcze Volibera. Okej. Okay. No czekaj, no bo ten pierwszy... Marking them to jest. No z bliska musisz tak, no. Ciekawe jak jest recast time. No i czy bonus damage jakoś zależny od poziomu jego HP czy coś. No i to E. Lightning bolt at location, dealing damage and slowing. O, jest slow. While granting Volibear a shield if he's inside the blast. Czyli rzeczywiście daje shielda E. I slowuje przeciwników. Jest, no jest atarcza. Ale ciekawe na ile ten slow. Ile trwa slow i jak mocny jest slow. Leaps slowing and damaging enemies. Dobra. I bonus health. Enemy towers. Dobra, są wyłączone. No, kurczę, jeśli, no, w dżungli, jeśli będzie ten Volibear grany, no to teraz, wiecie, dive'y będą dobre do robienia, nie? Odpalasz ereczkę. Turret nie działa, ale też ciekawe na ile sekund.
Tam pewnie z 3-4 sekundy, myślę. Rozjeżdżasz gościa, masz slowa z R-ki, masz slowa z E, masz stuna z Q. Tutaj masz jakiś tam damage, masz jeszcze leczenie. No i ciekawe, czy coś tam może, im mniej masz HP, tym więcej się leczysz może. Mudali. Ta pasywka, no jest taka, normalka, nie? Nie wiem, czy z każdym kolejnym autoatakiem szybciej atakuje? Chyba nie. Nie jak Warwick, chyba nie. Chyba nie. W ogóle wiecie, co mi przypomina ten Volibear? Była taka postać w tym, w docie. Ursa się nazywa. When activated, overpower will give Ursa the opportunity to pull off these attacks. Dlatego mi się tak pomyślało, że tego atak speeda by mu dali. Chyba Ursa miał coś takiego, że jeśli atakuje jeden target cały czas, to zwiększa mu się cały czas atak speed. Czegoś tak to było. Tak mi się pomyślało. Ale no fajny ten Volibear, kurczę, podoba mi się, no. Ładnie wygląda. Skille są ok. Dwa slowki. Shieldzik, healek. Trochę mu tego napakowali w sumie, nie? Aha, to jest magic damage. Tutaj nie wiadomo. Bonus damage. Damage. No i czemu nie ma? Aha, czyli, czekaj, jeśli jest dealing damage, to jest fizyczny, tak? Jeśli jest magic damage, to jest magiczny? Chyba tak powinno być, nie? Czyli tutaj też jest fizyczny chyba. Także zastanawiam się, czy jakoś tak hybrydowy nie będzie pod AP, ale no chyba nie. Chyba nie. Ale no, sporo dali mu rzeczy, mam wrażenie, nie? Tak naprawdę. Zobaczcie! Niesamowita sprawa! No bo, ale to dobrze. Adaś, dzięki za subka. Dziękuję ślicznie, no bo Volibear był wybrakowany strasznie, nie? Wcześniej, a teraz, no pytanie też, czy mu za dużo tego nie dali? No bo dostaje, czekajcie, podsumujmy sobie go. Dostaje atak speeda na pasywce, plus jeszcze dostaje ten splash damage jakby. I tyle, tak? Tak. Ciekawe, ile tego atak speedu jest, no. Tutaj dostaje movement speeda, dostaje stuna i dostaje tam no damage. No to Q jest takie w miarę normalne w sumie. Tylko też pozostaje pytanie, ile dostaje gościu stuna, nie? Tak samo ile dostaje movement speeda na tym Q. Jak nie znamy liczb, to ciężko jest to... Nie ma liczb, prawda? Nie ma. Ciężko jest to określić. Czekajcie, jakie ma skiny. No to w sumie w filmiku, bo widać, nie? The Thousand Pierced Volibear. Uch, zajebiste. I on ma być z Afryka, naprawdę? Wow. Jak nie Riot, kurde. Jak nie Riot. Patrzcie, za darmo skin, jakie dawali, to jest, kurczę, ten skin. Pokażę wam. Tego skina dawali za darmo, kurczę. Za moich czasów. A teraz? Jakieś, kurde, wypaśnie skiny. Zajebiście, prawda, ten Volibear. Kurczę, no piękny jest. Piękny, piękny. I też pytanie właśnie, ile może być w tej formie tego Q, nie? W formie przyspieszenia. Ale pewnie z 1,5 sekundy, dwie może? Coś w tym stylu. Tu jest to ciekawe, że apply on hit effects. Ale nie wiem, czy to jakoś wpłynie w sumie. Chyba nie. No i też jakie liczby, nie? I też ile tego leczenia jest. Kurczę, no ciężko zacenić czempiona, jak nie wiesz, jakie są liczby, no. Po prostu, no ale w środę będzie, to pogramy. Ale spoko, spoko. I właśnie, ile ma recast time'u? Czy za ile może maksymalnie tam uderzyć? I czy jest jakaś procentówka tutaj, czy coś takiego? To E jest takie trochę dla mnie... Już nie jestem przekonany. Jest ten shieldzik niby. Jest ten damage. Ale czekaj, czy on się zatrzymuje w miejscu, żeby to wykastować, bo to tak trochę nie pasuje, nie? Volibear, który ma tak speeda, ma napierdzielać po twarzy, nagle ma się zatrzymać i kastować jakąś burzę. To jest trochę dziwne. Pytanie, jak będzie z animacją właśnie. Czy będzie zatrzymywać jakoś mocno? Czy on tak szybko zagra? Cholera wie, nie? Tak naprawdę. No i ten shieldzik też, ile trwa i na ile tego shielda tak naprawdę dostanie, nie?
Dać ten slow tak samo, ile sekund trzyma i ile procentowo to jest slowek. No i ta R-ka jest w sumie spoko. Tylko czekaj, bo tu jest lips, czyli ma doskok, prawda? Ale ten doskok nie ma jakiegoś dalekiego zasięgu z tego, co widać. On tak zaraz blisko siebie skacze, nie? No. Co maluteńki zasięg jest na skok. No ale to wiadomo, zaczynasz od kół. Dajesz tam jakieś E, dajesz R-kę. I jedziesz nim, nie? Też pytanie, czy w tym centrum tego będzie większy damage, czy coś, czy slow i tak dalej. No jest tyle kurczę zmiennych tutaj jeszcze, nie? Więc ciężko to oceniać. Ten slow tak samo ile trzyma, jak mocny. Ile bonus health'a. Czy jest zależny od czegoś. Ten, ale w sumie bonus health dostaje podczas ulti, czyli trochę jak Nasus i jak Renekton, nie? Właśnie, czy na przykład, czy można wykastować... Czy jeśli puścisz Q, jesteś rozpędzony, to czy możesz wykastować E i czy Q się nie przerwie? To jest dobre pytanie. No i też ile ten turret będzie wyłączony, nie? Ale myślę, że jest 3 sekundy, 4 może, coś takiego. Jakoś tak. Jak tego skina odebrać? No podobno trzeba mieć Volibera kopionego. Więc chyba... O kurczę, chyba trzeba kupić w takim wypadku, dawaj go. Dawaj go, żeby lipy nie było. 4-8, aż tyle. Aż tyle, no ale skin za darmo. Dobra, biorę. Dawaj. Znaczy też jeszcze w sumie będzie z 2 tygodnie chyba, albo 3. Nie no, 2,5 tygodnia jeszcze do tego Volibera jest. Jeszcze trochę. Nie no, fajnie, podoba mi się. A i tak trzeba będzie pograć. Bo za dużo jest niewiadomych, żeby stwierdzić, czy będzie dobrym czempionem. Po prostu. Ale wygląda ciekawie. Difficulty low. Fighter. Okej. Okay. Będzie mógł podczas biegu, tak? Okej. Okay. Spoko. Fajny, fajny. Fajny Woliberg. Pajowy. Filmik też fajny, fajna nutka. Kurczę. Riot Games to potrafi. Zajawkę potrafią zrobić. Ale żeby Interów bonować, to już nie za bardzo. Piękna sprawa. Nie, ta nutka jest super. Uff. Piękna jest. Piękna, piękna. No, Volibear wejdzie 27 maja do gry. Będzie. Ta piosenka sprawia, że chcę zostać wikingiem i zapuścić brodę. No, w sumie nie ma już tego flipa rzeczywiście. Więc już nie będzie Volibear plus Yasuo. Grane, prawda? Bo nie ma nokapa. Matchmaking też jest spierdzielony. Prawda. No ale czempiony ładne robią. Skiny ładne robią. Tylko grać się nie da, kurde, w granie kiedy, no. To prawda. Dobra. Fajno, fajno. Czekamy do środy. W środę będzie na PBE. To będziemy grali.